150 lat temu urodził się Wojciech Korfanty, człowiek, dzięki którego determinacji Śląsk leży w granicach Polski. Chęć życia w wolnym, niepodległym państwie, kształtowanie się granic Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas mieć odwagę, to za każdym razem trzeba było mieć w świadomości, że ryzykuje swoim życiem i życiem swoim bliskim. Wojciech Korfanty urodził się w 1873 roku w osadzie Sadzawki. Przez całe dorosłe życie podkreślał, że jest Ślązakiem i Polakiem, choć jak sam przyznawał, do polskości jakiś czas dojrzewał. Bodźcem, który obudził w nim chęć przynależności do narodu polskiego, było zachowanie pruskich nauczycieli w jego gimnazjum, którzy jak mantrę powtarzali, że Polska to naród, który już nigdy nie będzie istniał. A za tym marzeniem poszła wielka praca, praca organizacyjna. Praca dyplomatyczna, polityczna, to wszystko zsumowało się w wydarzenia czerwca 1922 roku, objęcia części Górnego Śląska przez Polskę. Dziś z okazji 150. urodzin Wojciecha Korfantego uczczono jego pamięć na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. W uroczystości wzięli udział m.in. rekonstruktorzy w strojach powstańców śląskich, replika czołgu Korfanty, a nawet sam legendarny polityk, w którego rolę wcielił się aktor Dariusz Niebudek. Poświęciłem misji powrotu Górnego Śląska do rodziny słowiańskich. W ostatnich latach dzięki staraniom wielu instytucji zwiększa się świadomość tego, kim był Korfanty i jak wiele dla Śląska i Polski zrobił. To, że Wojciech Korfanty rzeczywiście był nie tylko jednym z twórców odrodzonej Rzeczypospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym, ale przede wszystkim osobiście zasłużył się przywróceniu polskości tych ziem. Wojciech Korfanty zmarł 17 sierpnia 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej.